Drogie siostry i bracia, witam was bardzo serdecznie. 15 maja w sobotni poranek. W poranek, w który chcemy zastanowić się nad dwoma słowami, nad dwoma wersetami ze Starego i z Nowego Testamentu. W Starym Testamencie, w Księdze Trenów, w 3 rozdziale, w 26 wierszu, tak czytamy. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan w 3 rozdziale, 5 wierszu pisze: Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. Drodzy, słowa Starego Testamentu z Księgi Trenów, myślę, że przez wielu z was może zapomniane, może powinniśmy odkryć je na nowo, bo gdy popatrzymy się na wybrane fragmenty z tej Księgi Starego Testamentu, to zauważymy, że może nawet szczególnie w tym 3 rozdziale te słowa nam są bliskie i znane. Księga Trenów, przez niektórych nazywana również Księgą Lamentacji. Niektórzy również mówią, że ich autorem jest prorok Jeremiasz. Chociaż znawcy, teologi, znawcy Starego Testamentu mówią, że autor tych słów, tej poezji jest nieznany. Księga Trenów. 5 rozdziałów, w których znajdziemy słowa opłakujące los Jerozolimy. W tych słowach zawarty jest żal, gorycz. Zawarte jest to, co w sercach wielu z nas, myślę, w dniu dzisiejszym jest zawarte. Ale, drodzy, rozdział 3 daje nam możliwość popatrzenia na tą całą naszą sytuację, na sytuację Jerozolimy, nawet dzisiaj, w zupełnie innym świetle. Bo ten 3 rozdział mówi o zaufaniu. Mówi o tym, że Pan Bóg zawsze jest z nami. Że chociaż nas zasmuca, to znowu nas pociesza. I te słowa o zbawieniu, na które mamy czekać w milczeniu, są nam dzisiaj dane. Bo cóż możemy powiedzieć? Jedno z przysłów mówi, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Często nie potrafimy wypowiedzieć żadnych słów. Milczymy, bo sytuacja, w której się znajdujemy, nie daje nam takiej możliwości. Nie daje nam i nie sprawia, że z naszych gardeł może wypłynąć jakiekolwiek słowo. Natomiast kiedy zaufamy, to w tym milczeniu możemy odnaleźć wskazówkę. Możemy odnaleźć tego, który nas stworzył, i ten, który każdego dnia o nas pamięta. I apostoł Paweł chce, aby w dzisiejszy dzień, ale także w każdy inny, skierować nasze serca ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. Kiedy milczymy, kiedy wokół nas jest cisza, to wtedy słyszymy bicie naszego serca. Wtedy możemy powiedzieć, że słyszymy nawet nasze myśli. W tym milczeniu możemy również, i w tej ciszy, możemy również odnaleźć naszego Stworzyciela. Tą miłość, którą do nas kieruje przez Jezusa Chrystusa. Miłość Boża
która jest najwspanialsza, której nie da nam tak naprawdę nikt na świecie. To miłość, która sprawia, że otwierając nasze serca, możemy w cierpliwości Chrystusowej czekać. Czekać na to, co w zaufaniu i pewności możemy spodziewać się po naszym Stwórcy. Lud izraelski wiele razy musiał cierpliwie czekać. Niestety w dzisiejszym świecie my chcemy pewne rzeczy mieć już zaraz. My chcemy już teraz dostrzegać pewne zmiany. Ale drodzy, w tym kończącym się tygodniu, w tygodniu, który rozpoczęliśmy niedzielą rogatę, proście, możemy skierować nasze myśli i możemy w milczeniu prosić naszego Stwórcę o to, aby zapewnił nam serca czyste, aby sprawił, że będziemy potrafili w cierpliwości poczekać na zbawienie. Drodzy, życzę wam, aby ta miłość zamieszkała w naszych sercach, abyśmy potrafili w cierpliwości, w milczeniu czekać na to, co zostało obiecane wszystkim tym, którzy ufają. Drodzy, życzę wam błogosławieństwa na ten dzisiejszy dzień. Zostańcie z Bogiem. Amen.